Pomorska Telewizja Narodowa, proszę Państwa, jesteśmy w gminie Chmielno. Tutaj się odbywa, o, mamy tutaj akurat pana wójta. Pan wójt powie nam, co się tu odbywa. Panie wójcie, może pan się przedstawi? To, dzień dobry, wójt gminy Chmielno, Jerzy Grzegorzewski. No mamy dzisiaj 13 mistrzostwa Polski w zażywaniu tabaku. A chcemy my se zożyć, tak. Jak to mówią Kaszebi. Tak jest. No i co, i co, i co będzie się działo? Co będzie się działo? Będzie konkurs zażywania tabaki. Będzie bicie konkursu w jednoczesnym zażywaniu tabaki. Czyli kto więcej tej tabaki zażyje, czy jak nie, to będzie? Nie, ile, na czym to polega? No ilu będzie chętnych, będziemy no będziemy zbierali chętnych do zażywania. Rekrutację. Rekrutację i zobaczymy, ile osób zażyje jednocześnie tą tabakę. A, no tak. A będą konkursy zażywania tabaki, to będą takie mieszane konkursy. Ja rozumiem, ja przyznam się, że ja to startowałem dwa razy już, bo raz w siódme miejsce miałem w zażywaniu tabaki w mistrzostwach Polski, raz dziewiąte. Jeszcze pamiętam, tu bryczką z byłą minister Jaruga Nowacką, minister prasy jechałem, bo to wtedy jeszcze przed tą katastrofą smoleńską było. Ale wtedy był inny wójt, teraz jest inny, a pan jest wójtem od kiedy? No ja jestem od grudnia zeszłego roku. Nie? Czyli pan wygrał wybory samorządowe w zeszłym roku. Z jakiej opcji pan jest? Tak z partii czy coś? Jestem z opcji bezpartyjnej. I bardzo dobrze. Jestem, reprezentuję interesy mieszkańców, nie partii politycznej, tak, tylko tutaj tak. Mieszkańców tego regionu. Zgadza się. I pan tu mieszka na tym terenie już długo? 25 lat. Zna pan tu wszystkie lokalne sprawy, problemy? Nie, problemy znam. Spraw wszystkich nie znam, bo spraw jest tyle, że no, nie wychodzą teraz. Nie wychodzą powoli. A jak pan sobie radzi? No krótko pan pełni tą funkcję, ale daje sobie pan radę z obywatelami, którzy przychodzą do pana na pewno z jakimiś sprawami? Jak to wygląda? Jest pan otwarty na zmiany jakieś tutaj w gminie? No jestem otwarty, no przede wszystkim zacząłem słuchać mieszkańców. To jest bardzo ważne. Stałe godziny raz w tygodniu, stałe godziny, w czasie których przyjmuję i wysłuchuję mieszkańców. No nie wszystko oczywiście można załatwić od ręki, ale oczywiście. Są takie tematy, które dadzą się załatwić, powiedzmy, szybko. No i pan to stara się załatwiać na bieżąco? Tak. A są jakieś długofalowe projekty dla gminy? Czy wy z funduszu gminy korzystacie też, czy jak to wygląda? Projekty są długofalowe, ale na razie jeszcze nie zostały przelane na papier. No w szufladach nie było takich, nie zastałem gotowych projektów, ale też i dopiero fundusze unijne się pojawiają, bo nowe konkursy będą ogłoszone w przyszłości. Na razie zamierzacie brać udział? I będziemy brali udział. Dobrze, ja reprezentuję Fundację Sławpol, a i się zadam to pytanie, jak pan układa się współpraca z organizacjami pozarządowymi, bo wiem, że macie tutaj fundację, stowarzyszenia, jak to wygląda u was współpraca? Z tymi organizacjami pozarządowymi. Do tej pory nie było współpracy takiej oficjalnej, ale zaraz po objęciu urzędu postawiłem na współpracę z organizacjami, bo uważam, że im więcej aktywności, to właśnie mieszkańcy powinni działać i powinni wziąć sprawę w swoje ręce. I w związku z tym ustaliliśmy plan współpracy z organizacjami pozarządowymi, podjęliśmy stosowną uchwałę. Rozumiem. Przyznaliśmy też niewielkie środki. Pieniądze są jakieś na działalność. W ramach tych środków już szereg projektów zostało zrealizowane. No bardzo dobrze, gratuluję. No i życzę udanej dzisiejszej imprezy pod tytułem Chcemy my se zażyć, bo my będziemy, ja będę się startował dzisiaj, przyznam się, trzeci raz i myślę, że warto. Kaszubi to są ludzie bardzo mili, kochają tabakę. No tutaj ostatnio były problemy, bo policja tutaj była, jakieś problemy, bo tutaj nie wolno reklamować było tabaki. No jak to wyszło potem? No ja wiem, że ja byłem 3 lata temu, czy 2 lata. To się wyjaśniło rzeczywiście, ale powiem tak, obniżyliśmy moc tabaki. Tak, siłę mniejszą. Nie ma tak, nie razi. Ale ja myślę, że też udało się wytłumaczyć, że to nie jest, powiedzmy, jakieś propagowanie nałogu tytoniowego, tylko naprawdę jest to zwyczaj, sympatyczny tradycja. I życzę panu osiągnięcia dobrego miejsca, może i pierwszego nawet. No, to jest trudne, z Kaszubami to nie tak łatwo. Bo oni tutaj są specjalistami. Tak, ale życzę powodzenia w konkursie. No i zapraszam na następny już od razu. Dziękuję i życzę dalszego aktywnego działania na rzecz dobra obywateli tego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójcie.